Dzień dobry, cześć, z Mumbai w Indiach. A dokładnie z baru Leopold, tak, tego słynnego baru z książki Shantaram, ale nie o tym. Ponieważ przeleciliśmy za nią do Azji na ponad miesiąc, a mam ze sobą kamerę, to postanowiłem, że trochę ponagrywam. Zachęciliście mnie do tego wczorajszą ankietą na Instagramie, gdzie 25 osób zdecydowało, żeby tak zrobić. Przy czym chyba nie będę robił tego w takich fajerwerkach jak ostatnio, a w takiej formie daily vlogów. Mam ze sobą komputer, może trochę pomontuję na miejscu, także będziemy w miarę na bieżąco. Dzisiaj zwiedzamy Mumbai. Będziemy jeździć z przewodnikiem, kupiliśmy sobie wycieczkę w biurze agencji turystycznej. Ktoś się pyta, taka wycieczka kosztuje 250 zł od osoby. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Nie sprawdzałem. Dzisiaj Mumbai, jutro lecimy na południe Indii do Kochi, a tam pozwiedzamy sobie rejon zwany Kral. Także jemy śniadanie i widzimy się dalej. No dobra, słuchajcie, jeszcze jedna tutaj rada. Tutaj za mną jest ten Leopold Bar. Ktoś szukał miejscówki w Mumbai do spania, to zaraz obok, tutaj, nie widać tego od razu, ale jest guest house o nazwie Apollo Guest House i my w nim nocujemy. A teraz do taksóweczki. Taki oto sposób rozpoczynamy wycieczkę po Mumbai. Nasz pan przewodnik w pierwszej kolejności zabiera nas do pobliskiej slumsowej pralni, gdzie na dachu jednego z budynków opowie nieco więcej o samym procesie prania. I'm fat. You fat little bit, not fat. You are totally okay. Me, I am old now. How old? Are you? 44. 44. Yeah. So for me it's difficult. You can have a nice view from here, please. See from here, sir. This is much better view. This is so nice to see because how this work is going on and how can they recognize the clothes from the which person, you know. Mm-hmm. System is much better than other places in different part of India, you know. Because we have a laundry in Varanasi also, but not like this, yeah. Tutaj pan mi powiedział, że akurat ta część slumsów jest odpowiedzialna za taką biznesową część prania i na przykład tutaj są chusteczki z różnych hoteli. Każdy kolor oznacza inny hotel. Tam na przykład te białe to prawdopodobnie są albo z jakichś szpitali, albo z luksusowych hoteli. Ubrania są odbierane z domu i każda część ubrania jest oznaczona jakimś tam numerkiem. Pan nam powiedział, że mieszka tutaj prawie 10 tysięcy rodzin odpowiedzialnych za to pranie, ale to nie jest jedyna pralnia w okolicy. To jest jeszcze inny. Teraz przyjechaliśmy zobaczyć wioskę rybacką, bo w tym miejscu przypłynęli Pakistańczycy w 2008 roku, żeby zaatakować Mumbai. Tutaj był taki atak terrorystyczny, kilka miejscówek zostało zaatakowanych, między innymi ten bar Leopold, w którym byliśmy wcześniej. RBNC. Mhm. So this is the boat of the fisherman. They're going middle of the sea to get the fish from there. And other part, that area is the end. That's a Malabar Hill where we're going later on. Mm-hmm. So this is the Nariman Point area where all the business and street for business too. So it is like small boats, yes? Yes, it's like no, private boats. Private boats, yeah. And my room is over there. Oh. With the green leaf. Outside is a very green leaf. That's my room. Oh, and okay. The blue one, yeah. It is a clock tower. And you are here nice. This evening you are in India. This evening you are here in Bombay. Yes, yes, yes. This evening you come should walk from your hotel to here. It's not more than 10 minutes. Uh-huh. So you can see the lightings and everything. Lightings here in the university. Beautiful lighting, yeah. All the way around. At what time it starts? 7 o'clock. 7, okay. This all area have a different colors lighting on this building also. This is the High Court of Bombay. The Bombay High Court, one of the biggest justice. See the police everywhere. Zajechaliśmy zatankować i zobaczcie system tankowania gazu. Pan powiedział, że to jest włoski system. Dalej pojechaliśmy zobaczyć slumsy w Mumbai. Przyznam, że nieco obawialiśmy się tego miejsca, ale finalnie okazało się, że nie było tak źle.
Oczywiście przewodnik pokazał nam prawdopodobnie tę bezpieczniejszą część slumsów, gdzie ludzie przyzwyczaili się do codziennych wizyt turystów z przewodnikami. Slumsy to jedna wielka fabryka, każdy coś tu produkuje lub przerabia. Podobno ludzie pracują tu nawet po 18 godzin dziennie i bardzo często śpią w miejscu swojej pracy. Zobaczcie, jak wszystko tutaj to wygląda. Lunchbox is over there. Ah, okay. Different. So it's like ready lunchbox for, yeah, for the people from here or the outside? The outside also, and for the here also. They eat the same lunch here also in the slums because they are delivering later on all the houses. Every house they deliver. This is chapati. Yeah. And rice? Yeah. And excuse me, what is the difference between roti and chapati? Is different? Is the different, yeah, different flavor? Flour. Yeah, different flavors, flour. Yeah. Chapati is different and roti is different. And naan is different. Okay. A tutaj możecie zobaczyć, jak robią mydło. Niestety dokładny proces produkcyjny nie jest mi znany. Przewodnik zabrał nas jeszcze na czaj, to taki rodzaj herbaty z mlekiem, cukrem i mieszanką przypraw masalati. W dalszej części zobaczyliśmy jeszcze część mieszkalną, ale postanowiłem jej nie nagrywać zbyt nachalnie. Właśnie wychodzimy ze slumsów i powiem tak, jest to całkiem ciekawe przeżycie. Natomiast nie było tak źle, jak myślałem. W ogóle praktycznie nic nie działo w środku. Tak czy inaczej zrobiliśmy tak, że wykupiliśmy sobie wycieczkę na City Tour, objazdówkę po mieście, ale dogadałem się z panem przewodnikiem, czy za jakiś czas nas nie zabierze do slumsów, więc wyszło trochę dalej. I oto jest praktycznie ostatni punkt naszej wycieczki. Ogrody na wzgórzu. Taki oto widok. Stąd. Tam jest jedna z, ale najbardziej popularna plaża w mieście. Ludzie czasami podobno przychodzą tutaj wieczorami, ale zazwyczaj się nie kąpią w morzu, bo woda jest dobra. Wieczorem wybraliśmy się jeszcze na miasto. Trzeba przyznać, że Mumbai to miejsce pełne kontrastów, które zapewne nie każdemu przypadnie do gustu. Jest duże, zatłoczone i kulturowo odległe od tego, co zazwyczaj znamy. Niemniej ogólnie nam się podobało, chociaż zobaczyliśmy tylko niewielki fragment miasta, więc nie jesteśmy pewni, czy wszędzie panuje taka atmosfera. Spędzaliśmy nasz czas tutaj w dzielnicy Kolaba, czyli chyba najczęściej wybieranej przez turystów. Tutaj znajduje się m.in. Brama Indii czy słynny hotel Taj Mahal, znany z kolonialnej herbaciarni z widokiem na morze. Wzdłuż całej dzielnicy ciągną się działające od wielu lat kawiarnie, modne i nowoczesne restauracje i stragany z ręcznie robionymi pamiątkami. Ale wracając, celem naszego wieczornego wyjścia było zobaczenie oświetlenia budynków, o którym wspominał nasz przewodnik. To za mną to uniwersytet w Mumbai i trzeba przyznać, że zajebiście wygląda. Trochę jak z Harry'ego Pottera. Jedna z ładniejszych budowli tutaj w okolicy. Ale zaraz jeszcze pójdziemy zobaczyć dworzec kolejowy, bo dom też jest ładnie podświetlony. Zaszliśmy jeszcze zobaczyć, jak wygląda ten słynny dworzec kolejowy. I trzeba przyznać, że liczba ludzi mocno nas zaskoczyła. Było już chyba grubo po 20 i zapewne większość z nich wracała do domu.
Finalnie, na koniec. Stwierdziliśmy, że jeszcze do widzenia pójdziemy sobie do kina zobaczyć Bollywoodzki film. Thank you.